Cześć! W dzisiejszej prezentacji przedstawimy Wam informacje na temat zachowania się w trakcie pożaru oraz jak im zapobiegać. Film przygotowali Jerzy Kalisz, Paweł Sajewicz, Kacper Pizoń, Maciej Pudło. Mamy szczerą nadzieję, że prezentacja Wam się spodoba. A więc zapraszamy do oglądania. Dobra, a więc zacznijmy od początku. Właściwie co to jest pożar? Pożar jest to niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru jest istnienie tak zwanego trójkąta spalania, jak i odpowiednich warunków do jego podtrzymania. Materiał palny, utleniacz, źródło energii cieplnej koniecznej do zapalenia materiału palnego. Podział pożarów ze względu na wielkość, bardzo duży, występuje jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne o powierzchni ponad 1001 m2 lub objętości ponad 5001 m3. Lasy, uprawy, trawy, trofowiska i nieużytki o powierzchni ponad 100 hektarów lub jeżeli podano ponad 37% prądów gaśniczych. Duży występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne o powierzchni od 301 m2 do 1000 m2 lub objętości od 1501 m3 do 5000 m3. Lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni powyżej 10 hektarów i nie większej niż 100 hektarów lub jeżeli podano od 13 do 36 prądów gaśniczych. Średni występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne o powierzchni od 71 m2 do 300 m2 lub objętości od 351 m3 do 1500 m3. Lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni powyżej 1 hektara i nie większej niż 10 hektarów lub jeżeli podano od 5 do 12 prądów gaśniczych. Mały występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne o powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3. Lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni nie większej niż 1 hektar lub jeżeli podano do 4 prądów gaśniczych. A teraz przedstawimy przyczyny powstawania pożarów. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów jest ludzka nieuwaga, włączone żelazko, rzucanie niedopałków papierosa, czy chociażby zabawa dzieci przy ogniu. Drugą przyczyną powstawania pożarów jest niewłaściwa eksploatacja i wady w urządzeniach elektrycznych. Trzecim, najczęstszym powodem pożarów jest stosowanie niewłaściwych materiałów budowlanych. W grupie A, czyli ciała stałe, gasimy wodą, pianą gaśniczą, proszkami gaśniczymi, dwutlenkiem węgla. W grupie B, czyli ciecze palne, gasimy pianą gaśniczą, proszkami gaśniczymi, dwutlenkiem węgla lub halonami. W grupie C, czyli gazy palne, takie jak gaz ziemny, metan, propan, butan, acetylen, gasimy proszkami gaśniczymi oraz halonami. W grupie D, czyli metale palne, takie jak magnez, sód, uran, gasimy specjalnymi proszkami gaśniczymi. Grupa E, czyli pożary grupy A, B, C, D, występujące w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gasimy proszkami gaśniczymi, dwutlenkiem węgla oraz halonami. Jak zachować się w przypadku pożaru? Pierwsze, orientacja plus bezpieczeństwo. Drugie, powiadom innych, włącz alarm. Trzecie, natychmiast opuść budynek. Czwarte, zadzwoń na straż pożarną 998. Piąte, jeżeli to możliwe, wyłącz prąd, gaz. Szóste, jeżeli umiesz i jest bezpiecznie, ugaś pożar. Siódme, jeżeli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, następnie otwórz okno. W przypadku pożaru pamiętaj: poruszaj się jak najniżej, zasłoń twarz oraz usta, wezwij szybko straż pożarną,
nie gaś urządzeń elektrycznych i instalacji wodą. Jeżeli pali się na tobie odzież, nie biegnij, połóż się. Aby ochronić dom przed pożarem, trzeba zakupić gaśnicę, zainstalować czujniki dymu oraz zabezpieczyć wszystkie kable elektryczne. W dzisiejszym filmie to już będzie wszystko. Mam szczerą nadzieję, że prezentacja Wam się spodobała, gdyż robiliśmy ją strasznie długo. Najpierw wszystko uzgodnić i dogadać się, co kto robi, potem dograć dźwięki wideo, a na sam koniec najtrudniejsze, a mianowicie skleić wszystko w całość, czyli po prostu nic innego jak zmontować. Trzymajcie się, cześć i pa pa! So let